Siema, siema. Już na starcie pokazuję Wam piękne warunki pogodowe. Trochę śniegu przez noc napadało, temperatura znacznie się obniżyła, więc delikatnie zalega, fajnie się chodzi. Niektóre elementy wilgotne pozamarzały. Ja się wybrałem na spacer za łosiem, na teren, którego dawno już nie odwiedzałem, żeby troszeczkę odświeżyć pamięć. A chyba dobrze trafiłem, bo już pierwsze tropy łośka są. Bobki leżą, więc musiał gdzieś tędy przymykać sobie. Wiatr silny dalej wieje, chociaż w nocy było wyraźnie gorzej. Kilka drzew po drodze przewróconych widziałem, gałęzi obłamanych. No tu w lesie może tak różnicy nie widać, bo i tak zawsze tutaj jakieś kłody leżały, więc trudno coś świeżego przyuważyć. Ale zamierzam dzisiaj kilka godzin tutaj się pokręcić, tak żeby już znowu na kilka ładnych dni albo nawet tygodni mieć spokój. Może jeszcze później przed sezonem na tykę jelenia się tutaj zapuszczę. Dzisiaj trzeba się tym słońcem nacieszyć, bo dawno już w dzień słońca nie było widać. Chodząc po takim starym, zaniedbanym lesie, też łatwo trafić na grzyby zimowe. W tym przypadku bocznia kostelgowaty. Jak coś, to nie ja. Ktoś chyba nie był zainteresowany czachą w takim stanie i odwiesił. No tak naprawdę to ma tylko jeden krat obgryziony. Reszta fajnie wyschnięta. Ja chyba nie pogardzę. Także w sumie nawet dziękuję temu, co się wysilił. Nie spodziewałem się, że na gałęzi znajdę koziołka. Ale już to zawsze coś jest. Delikatnie przypiłkujemy i coś z tego będzie. To bardziej w formie ciekawostki niż zdobyczy, no ale póki mi nie zagraca w dłoni, to bierzemy. Przedwczorajsza wyprawa nie przyniosła żadnych większych efektów poza tą znalezioną czaszką kozła. Dzisiaj 25 grudnia, 8:30, jak szambo wybiła. Pięknie słońce wschodzi, coś w zasadzie już zeszło. Jeszcze chwilę temu było za chmurami. A ja ponawiam atak, ale w innym kierunku całkowicie. Na bardziej podmokłe tereny ruszam. Trochę więcej po polach pochodzę. Tym razem wziąłem lornetkę, także już kilometrów będę mniej pewnie strzelał niż bym mógł. I standardowo poszukiwania rosłych, łopat, badyli, czegokolwiek, co ma związek z porożem. Jeszcze rzucimy okiem na to, co się dzieje na łące, żeby w pełnej okazałości zobaczyć, jakie promienie słoneczne robią dzieła.
O, porządnie oślepia. Także tak wygląda sprawa. A ja atakuję tamte zarośla i dalej na zachód. Polskie mądre przysłowie powiedzenia mówią: nie oglądaj się za siebie. To patrz, co się dzieje. Grudniowa tęcza. Okazuje się, że jednak mój wzrok i intuicja jest lepsza niż węch mojego psa. Kornel, szukaj, 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 szukaj tam. Patrz, szukaj. Szukaj, 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 Kornel. Leży jakiś koziołek, zobaczymy w jakim stanie. Byłoby ciekawe, gdyby to był mułkus. Zobaczcie, jaki miał uszkodzony zarostek. Ale ugryziony jest porządny, także leżał trochę biały, więc dostał sporo słońca. Jeszcze tu pewnie w wodzie tak samo trochę powegetował. Ale mimo wszystko jest drugi dzień świątecznych poszukiwań. Druga znajdka w podobnym stylu. Może jeszcze coś z nim zrobię, jak podeschnie. Dzisiaj trzeci dzień poszukiwań po róża łosia. 26 grudnia, więc drugi dzień świąt. Wczorajsza wyprawa poskutkowała wieńcem kozła. Był kusa. Miał taki jeden parostek powyginany. Trochę wieje, ja chyba wywęszyłem kolejną padlinkę. Może ofiarę zobaczymy. No niestety, na razie nic. Przeszedłem trochę kilometrów, sporo pól. Trochę śladów łosia widziałem, ale mimo wszystko poroża brak. Nawet w sumie dwa łośki widziałem, ale jakoś tak mi czmychnęły, że nie wiem, czy to były samice, czy młode, ale na pewno tyk nie nosiły.
więc albo zgubione, albo właśnie nie byki. No jeszcze nie koniec wyprawy, bo muszę zahaczyć o kilka młodych lasów, kilka przecinek, ale chyba to, co najbardziej mnie kusiło, czego najbardziej byłem przekonany, to już dawno w tyle. Także możliwe, że dzisiaj już nagrywać nie będę. I w sumie nie mam pomysłu, gdzie atakować kolejne dni. No ale taką podjąłem takie wyzwanie, żeby w miarę możliwości codziennie do Sylwestra poszukiwać. No zobaczymy jutro. Deszczyk pada, ja sobie stoję pod świerkiem, ale coś wypatrzyłem, pokażę wam zaraz. Pieprzniki jadalne. Tak podejrzewam. Czyli kurki. Dobra, będziemy coś sprawdzać. Idę sobie tutaj ścieżką przez taki młody lasek sosnowy i widzę, wystają takie, no jak dla mnie to dwa groty, ale z lornetką nie widać róży, pieczęci, więc z niepewnością idziemy sprawdzić, czy to nie będzie jakiś zmyłkus. Nie, będzie chyba tyka. O, będzie tyka. Będzie tyka. O! To nowa do kolekcji. Takiej się jeszcze nie dorobiłem. Widziałem dwa groty, ale są trzy. Myślę, że tu trzeba będzie zrobić spacerek. Odchody są. A już tak naprawdę jestem na wyjściu, można powiedzieć. Dosłownie 20 minut i byłbym poza lasem. A tu jeszcze taka niespodziana. Czyli muszę zmienić trochę trajektorię. Tu bobki, tam bobki. W którą stronę mógł iść? Ubrudzona, ale bez krwi. Zaraz podnosimy i zastanawiamy się, co z tym zrobić. O, fajna, spora. Nie ma może formy takiej łopaty, ale szóstak z zarysem ósmaka. Naprawdę jest taka solidna. Ja ją będę musiał w domu zważyć. A teraz trzeba się zastanowić, w którą stronę przeatakować. Teren znam bardzo dobrze, więc mogę się pokręcić. Ślady są. Zdaje mi się, że leżała w takiej pozycji, jakby szedł w tamtym kierunku. Więc i ja tak zrobię, później najwyżej wrócę. A się poszczęściło, proszę. Pierwsza rosocha w tym sezonie, można powiedzieć. A być może ostatnia w tym roku.
Ale już jest git. Dobra. Na razie będę wyłączał i szukam miejsca, gdzie on mógł iść. No dobra, poszedłem kilkaset metrów w tamtym kierunku, gdzie podejrzewałem, w którą stronę łoś szedł, a teraz w przeciwnym kierunku, skąd mógł przyjść. I w sumie w stronę, w którą ja mam do wyjścia z lasu chyba najbliżej. Postaram się jakoś tak nie zgubić tych tropów, ale bez śniegu może być ciężko. Zresztą ja tak się tutaj jaram tą rosochą, że może zrzucił gdzieś w pobliżu, ale no nie jest jakaś to wielka łopata, żeby mu ciążyła, więc tą drugą, czy nawet pierwszą mógł zrzucić nawet i parę kilometrów stąd. Ale trzeba sprawdzić. Im później tu wrócę, tym mniejsza szansa, że ją znajdę. O, ta ekscytacja pierwszą tyką w sezonie jest luksusowa, chociaż takich ekscytacji to można przeżyć kilka. Z okazji pierwszej tyki w sezonie, z okazji największej tyki w sezonie, z okazji najpiękniejszej tyki w sezonie, no i z okazji znalezienia pary. No dobra. Rozłączam się. Może tu jeszcze tak szybko strzelę rundkę i już naprawdę kieruję się do domu zmordowany. Jestem. Dzień się powoli kończy. A za tą tyką będę musiał się jeszcze porozglądać innym razem. Strzała. No i dzień czwarty poszukiwań na koniec roku 2023. Ciągle rozglądam się za porożem łosia. Wczorajszy badylek już w domu grzeje miejsce i czeka na parę. Także już na dzisiaj mam tak naprawdę plan do zrealizowania ustalony. Większość czasu poświęcę na kręcenie się przy miejscu, gdzie leżała rosocha. A później, jak w zależności od tego, jak będzie wyglądała sprawa czasowa, no to ruszę albo dalej, albo po prostu odpuszczę i wrócę regenerować siły. Mam takie wrażenie, że musiał jakiś łosiu tędy iść, bo są pomieszczone młode krzewy, obgryzana kora. Czy myślę, że to może być płośba? Wysoko, dosyć poobgryzane. Tu połamane. Ślady też widzę, że jakieś są. Na pewno musiał tędy wejść, patrzcie, jak się mordował. Każdy lilak, każdy krzak praktycznie połamany. I musiał ruszyć tam, bo tam też widzę jakieś zrozgotane krzewy, więc tam to ewentualnie na powrocie zahaczę. I kieruję się dalej. Po prostu mnie też widać, że jest drzewa skubane.
dokładnie z miejsca, gdzie wczoraj podniosłem badylka. Zważyłem rozsoszkę 2,7 kg. I tak się teraz zastanawiam, w którym kierunku podążać. Myślę, że na początku zrobię ten młodniczek, a potem będę się kierował tymi śladami, którymi wczoraj też kawałek poszedłem, ale dzisiaj ruszę dalej. Odchody są, także na pewno się tutaj musiał kręcić, no chyba, że ich było więcej niż jeden. To wtedy inna sprawa. Więcej niż jeden lub się kręcił tędy kilka razy. Coś mi się wydaje, że dzisiaj wrócę do domu z zerowym kątem. Nic a nic. Dużo saren widziałem, jednego łosia, ale w dłoni ani jednej kostki. Jeszcze kierując się w stronę wyjścia, przejdę koło trzcinowisk. Co jeszcze? Jeszcze myślę, że jakiś jeden mały, młodziutki sosnowy lasek okiem zahaczę. A potem to już do domu. Regenerujemy się na jutro narka. I już o wschodzie słońca witam Was z kolejnego dnia poszukiwań zrzutów poroża łosia. Dzisiaj atakujemy całkowicie nowe tereny. Przebadałem okoliczne mapy. Zachęciły mnie takie młodsze trochę lasy. Mam nadzieję, że będzie się tam chodziło lepiej niż na tych moich mokradłach. Do przejechania mam jakieś 9 km, poprzecinam sobie trochę trasę jakimiś takimi ścieżeczkami, żeby trzymać się z dala od drogi. W końcu w stroju roboczym jestem, nie za ciekawie ubrany. No i rozpoznanie terenu, może jakieś przy okazji wiosenno-grzybowe miejsca się trafią. Także oby samo miejsce okazało się tak samo obiecujące jak na mapach. No i finalnie dotarliśmy. Droga całkiem przyjemna. Temperatura w granicach zera. Kałuże jeszcze były zamarznięte. Godzina 8:26. Zobaczymy, jak dużo terenu da się obadać przez pozostały czas. No i chyba będę odzywał się dopiero przy jakichś ciekawszych widokach albo przy jakimś znalezisku. No i jesteśmy. Podejrzewam, że na nagraniu po wschodzie będzie przepalone, ale macie chociaż pojęcie, jak tutaj sprawa wygląda. Ale zadbany lasek. U mnie takich nie ma. Przyspacerujemy się. A tu jakie miejsce. Wydaje mi się, że ryzy też by się prosiły, żeby je wyrywać. Całe połacie wodnichy późnej. To już nie nadające się do zbioru. Ale jest i sporo. Niektóre pomarznięte.
trochę mnie fantazja poniosła i porwałem się z motyku na słońce, ale myślę, że uda mi się obejść dookoła temu gradła. Tak właściwie to nie ma co nagrywać. Widoki fajne, ale co z tego? Nic, żadnego padniętego parostka. Czy przepraszam, jakieś trucho, znalazłem jakieś kości, ale fragmenty tylko. Jestem już na powrocie. Jeszcze sporo przede mną, ale tak mówię, na razie chociaż fragment tego młodniczka. No i dobra, jednak wracamy na pusto. Dzisiaj żadnej zdobyczy. 16 km spacerkiem po lasach, po polach. Ponad drugie tyle rowerkiem. Trochę walk z wiatrakami. Nie wiem, czy to będzie ostatnia wyprawa w tym roku. Tak naprawdę są jeszcze 2 dni. Teoretycznie 3. Ale w Sylwestra już na pewno będę odpoczywał. W razie jakbyśmy się nie usłyszeli, to oczywiście trzeba życzyć udanego Sylwestra, owocnego 2024 roku. No i widzimy się po 1 stycznia. Trzeba. No i finalnie witam się z Wami po raz ostatni w tym roku. Mamy 30 grudnia, sobota. Ostatnia wyprawa za poszukiwaniami zrzutów łosia. Wróciłem do miejsca, gdzie rok temu, może niekoniecznie, bo to był luty, więc niespełna rok temu podniosłem 2 rosochy, parkę. No i dziś atakuję też. Co prawda dzień jest znacznie krótszy niż w lutym, 2 miesiące różnicy praktycznie, więc już takiego terenu nie zbadam. Ale jeszcze teraz, póki wolno jest, chciałem sprawdzić teren. Ponowi atak za jakieś 2 tygodnie w ferie. Ale muszę Wam powiedzieć, że jest spora różnica, jeśli chodzi o poziom wody, niż te 10 miesięcy temu, bo nie mogłem tutaj wtedy dojść. A teraz widzę, że nawet uda mi się chyba przejść po tej tamie. Zobaczymy, czy ta tama jest godna moich stóp. Tak niepewnie na niej stąpam, ale na luzie. Poszło. O, tu jest gorzej. Ale lata praktyki i kilometry w nogach delikatnie zmodyfikowały moje stopy ku płasku stop i już jestem bardziej przystosowany do trudnych terenów. Dalej po tych wertepach się kręcę. To jakaś czaszeczka, to chyba lisa. Nie zamierzam ich zabierać. Drobne boczniaki ostrygowate. Na brzozie, o, tutaj kręgosłupek jeszcze leży. Kręgosłupek i trochę żeberek. I więcej nic. Ale mówię, nagram chociaż trochę białego, żeby jakieś kości na tym filmiku były. Może już więcej nie będzie okazji spotkać. Złapałem trop. Już od dłuższego czasu podążam tymi łukami, akurat przy nas.
Więc tu na pewno się musiały kręcić. Podejrzewam, że duży pako tutaj się odbył. Tam tak z daleka spojrzałem na ornatko, w tym rzepaku nic nie leży, więc... Więc myślę, że będę musiał szukać dalej. No jeszcze z innego kąta spojrzę, bo... Mogła mi się część pola schować za drzewieniami. Byłoby przy boku. Z lekka deszcz przeleciał, ale już chmury przechodzą. Słoneczko się ładnie wyłania. Zobaczymy na jak długo, a ja w takim porządnie zdewastowanym lasku się kręcę. Sporo mu drzewia, młodej sosny. Przestrzelone są takie olchy młode. Może będzie posiedzieć tu trochę dłużej. Tu włączam rejestrator, bo tu dojrzałem. Jak się nie mylę, to jest praktycznie kilka metrów od miejsca, gdzie w tamtym roku znalazłem w śniegu rosochę. A dzisiaj widzę jakoś, no ile? 5 metrów ode mnie, może mniej. Jakaś taka słabiutka. Tak mi się zdaje, że to jest to miejsce. Ten las sosnowy. Tu gdzieś trzepałem śnieg z drzewa rok temu. Ale już naprawdę stąd mam do roweru 200 metrów. Ale jest. Niewielka. Trochę chyba już poleżała. Ale na to liczyłem. Taką miałem nadzieję, że zakończę dobrze ten rok. I cały ten mój śmieszny projekt końcoworoczny. Trafi mi znowu tutaj się pokręcić chwilę. Policzyć na szczęście. Lekka jest rosocha. Szóstak. Niewielki. Czyli jak tak sprawa się zakończy, to 6 dni moich poszukiwań, bo tyle trwały, zaowocowało dwoma wieńcami, takimi starymi wieńcami kozłów w takim średnim stanie i dwiema rosochami. Rożem i jeszcze rogiem. Czyli jeszcze raz. Dwa wieńce kozła i dwie rosochy. Jedna taka całkiem porządna. Też szóstak, ale dużo bardziej masywny. No i ten dzisiejszy szóstaczek. Jak to się przeliczy na kilogramy? Nie wiem. Tak jak planowałem, zrobię jakieś statystyki zbiorcze z pokonanymi kilometrami, z wykorzystanym czasem. No i w sumie z tych dwóch rosoch łączną masę obliczymy. Jakby się ktoś chciał doliczyć, czy można zarobić w mojej okolicy na Pororzu, to może sobie przekalkulować albo czas na złotówki, albo kilometry na złotówki. Ale ja już wiem, że kokosów by tutaj nie było. Podejrzewam, że już nie będzie okazji, żeby odpalić tego
tą kamerkę. Więc chyba uznam projekt za skończony. Mam nadzieję, że to, co zbiorę do jednego filmu z tych kilku dni, nie wyjdzie mi jakoś strasznie dużo. Da się to obejrzeć. Także już teraz to do zobaczenia po nowym roku. No najprędzej w pierwszy noworoczny weekend albo aż w ferie, czyli w połowie stycznia będziemy atakować jeszcze raz. Strzałęcja.